Cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeszcze dodam, że ta kampania Kromka Chleba, i to Kromka Chleba dla sąsiada, jest prowadzona przez Caritas Diecezji Opolskiej. Mam takie pytanie, skąd ta, bo w tym roku hasło brzmi Kromka Chleba dla sąsiada, skąd ten sąsiad w nazwie akcji? Jesteśmy za mało sąsiedzcy? Często ludzie nas pytają, komu pomagamy? Osobom bezdomnym, wykluczonym społecznie. I potem pojawia się drugie pytanie. Gdzie wy tych bezdomnych macie? Tych takich, tych najuboższych. Tych, którzy autentycznie nie radzą sobie w życiu. To pan mi wszystkie pytania teraz wybiera. Dobrze, ale niech pan odpowiada. Odpowiadamy na pierwsze. Bezdomność bardzo często zaczyna się w domu. A dom, no to jest mój sąsiad, dalszy sąsiad. Ktoś, kogoś znam, wiem, gdzie mieszka. Tam często zaczynają szwankować relacje, przychodzą jakieś problemy i ta bezdomność mamy się kiełkuje. Wtrącać? Nie, mamy towarzyszyć. Relacje sąsiedzkie? Mamy towarzyszyć, mamy obserwować, mamy... Z zafiranki? Mamy, czy mąż z żoną się kłóci? Mamy mieć czujne oczy i czujne serce. Takie wyczucie. Jeżeli wiemy, widzimy, że ktoś jest głodny, no to trzeba reagować, bo najpiękniejsze jest pomaganie w tym, co podstawowe, czyli jedzenie, nauka, opieka nad osobą chorą, potrzebującą. To są naturalne odruchy ludzkie. I dlatego taki ładny tegoroczny leitmotiv. To jest Kromka bardzo ładne, ale chciałem sąsiada. Wyjaśnić dlaczego. Kromka chleba dla sąsiada. A w jaki sposób będzie się przejawiała, jak logistycznie zorganizowana ta wasza tygodniowa akcja? To jest tylko akcja promocyjna. Łańcuch pomocy osobom bezdomnym, wykluczonym, samotnym, chorym, on istnieje bez przerwy. Od początku właściwie reaktywacji Caritas Diecezjalnej w Opolu. Ale w tym tygodniu chcemy to zaakcentować. Chcemy uwrażliwić mieszkańców Opola przede wszystkim, ale i całej diecezji, całego województwa na problem, z którymi boryka się całkiem spora grupa osób. Problemy żywieniowe, tak? Mamy takiego fajnego człowieka bezdomnego, pan Leszek, jeden z bezdomnych o najstarszym stażu. I kiedy mówimy w naszej stołówce na ulicy Mickiewicza 5 w Opolu, smacznego, on zawsze mówi i żołądka pełnego. To daje taki grubszy z jedną nogą? Nie, to inny pan Leszek. Pisałem reportaże. I to nam daje też do myślenia, że to jest taki niski próg. Oni potrzebują, ci potrzebujący ludzie, ci najubożsi, potrzebują tego niskiego progu. Co to jest niski próg? Bo przed rozmową też pan kilka razy użył tego określenia, że niski próg pomagania. Co to jest? Projekty niskoprogowo wobec osób bezdomnych, tych wykluczonych, to jest najlepszy sposób dotarcia do nich. Niski próg, czyli my nie stawiamy żadnych wielkich, wysokich barier. Jeżeli ktoś przychodzi, my go znamy, wiemy, że to jest osoba bezdomna. Nie każemy mu wypisywać formularzy, podań. Nie pytamy go o jego przeszłość, dlaczego on się tutaj znalazł, dlaczego on nie daje sobie rady. Nie każecie mu iść na terapię. Tu nie ma tak, że dostaniesz miskę zupy, jak wypełnisz tutaj ankietę, dlaczego jesteś alkoholikiem. Nie, tak? Nie każemy, bezwarunkowo. I to jest ten niski próg. To jest przychodzę, niski mówię, próg. Jestem brudny, głodny, pomóżcie. I ten niski próg jest najbardziej... Mam rację? Dokładnie tak. Jest najbardziej skutecznym w pomaganiu osobom bezdomnym. No dobrze, i jak to pomaganie się przejawia w tej akcji Kromka Chleba? Co? Chodzicie po ulicach i szukacie bezdomnych, szukacie pijanych i ich karmicie? Mamy sieć stołówek, mamy misję garażową, która pełni trochę szerszą funkcję wobec tych osób i my ich zapraszamy. Osoby bezdomne trzeba zaprosić, trzeba im towarzyszyć, trzeba pokazywać, gdzie można się zjeść, gdzie można się ubrać i gdzie też można się umyć, wykąpać. Mam na myśli tutaj otwartą w listopadzie zeszłego roku łaźnię przy ulicy Szpitalnej 3A. I to są miejsca, gdzie my ich zapraszamy. I tam i towarzyszymy. I tam bez zbędnych pytań mogą się najeść, wykąpać, odpocząć, tak? Jest tylko jedna ewidencja, mamy zeszyty, piszemy nazwiska, często są to też pseudonimy, albo potem się okazuje, że w ogóle nieprawdziwe nazwiska. Też mamy takie przypadki. Te osoby... No są to często osoby, które wybrały alternatywny styl życia, no dlaczego mają wam opowiadać swoje prawdziwe nazwiska? Często bardzo chronią swoją bezdomność. Może paradoksalne stwierdzenie, ale chcą być w tym swoim obszarze, na tej swojej płaszczyźnie bezdomności, pragną być anonimowi i tacy, którym
którym jest dobrze, tak? Nie ma zbytniej ingerencji z zewnątrz. Może być komuś dobrze pod mostem? Paradoksalnie może być, tak, bo tam nie panują żadne, może mocno powiedziane, ale żadne reguły, tak? Nie ma punktualności, obowiązkowości, tam nie trzeba być pracowitym. Tam jest ten jego świat i te dwie torby, które on potem zabiera i przychodzi z nimi do naszej stołówki albo do łaźni. No dobrze, ale mówimy tutaj o dość nikłym marginesie społecznym, z tym szacunkiem o nim mówimy. Natomiast akcja nosi tytuł Kromka chleba dla sąsiada i sugeruje, że jest wokół nas wiele biedy. Czy ją widać? Bo jak ja chodzę, jeżdżę po Polsce, to ja tej biedy już na przykład nie widzę. Może jestem ślepy, ja widzę pełne koszyki w supermarketach, widzę pełne lodówki. Do kogo nie pójdę, to mnie zawsze ugości tak, że ja wychodzę o kilogram cięższy. Jest ta bieda? My widzimy tylko tych, którzy w sklepie kupują, prawda? Mają pełne koszyki, potem pełne torby, ale oczywiście są ludzie, którzy do tego sklepu nawet nie dojdą z różnych przyczyn. I ten tydzień Kromka Chleba Caritas z tym hasłem Kromka Chleba dla Sąsiada ma uwrażliwić nas wszystkich na to, żeby ten Boży porządek, który ma być na świecie, żebyśmy o niego wspólnie dbali. Mamy dbać o uczciwość stołu. Co to znaczy? Żeby tym najbardziej potrzebującym nie zabrakło przy tym stole miejsca, ani nakrycia, ani tego pożywienia. Ale sam pan powiedział, że oni często nie przyjdą. Oni przyjdą do was, przyjdą do garażu, przyjdą do waszej garkuchni, przyjdą do waszej łaźni. Natomiast nie zapukają do mnie, do domu, nie powiedzą: Zbychu, zjadłem z tobą kolację. Bo im jest lepiej w sprawdzonych miejscach. Oni doskonale też znają Caritas. Ale w związku wiedzą z tym, jak ta akcja ma uwrażliwić mnie, który chciałby pomóc? Co mogę zrobić? Co może zrobić nasz słuchacz, który teraz nas słucha i mówi: chcę też dać kromkę chleba swojemu sąsiadowi, halo, tylko nie wiem komu. Ten statystyczny, potencjalny słuchacz, on często przychodzi i pyta: w jaki sposób ja mogę pomóc? I to pytanie jest teraz, ja panu stawiam. I wtedy my cały rok odpowiadamy na nie, ale w tym tygodniu szczególnie chcemy pokazać. I w jaki sposób, tak? Proszę bardzo. Wczoraj w kilku sklepach pewnej sieci sklepów spożywczych była zbiórka. Idąc do sklepu, można kupić produkty. Ja myślę, że nie dokonamy tutaj jakiegoś nadużycia, skoro to jest akcja charytatywna, akcja społeczna, akcja z dobrą intencją. Proszę powiedzieć, w jakim sklepie? W sklepach sieci Biedronka, która bardzo dobrze współpracuje i pomaga nam opiekować się osobami bezdomnymi. Najwyżej ja za to odpowiem gardłem. Dobrze. I co? I tam można pójść i dostać jakiś pakiet z jedzeniem, tak? Dla biednych? Nie, a tam można oddać tam swoje produkty. Każdy może iść do sklepu. Mógł wczoraj. Ta zbiórka jest co najmniej 3 razy w ciągu roku. Mm-hmm. I może tymi produktami się podzielić. Te produkty potem zabieramy. Wyposażamy to znaczy, nasze kuchnie, idę na zakupy, stołówki. Dokładam sobie trochę do koszyka i to, co sobie dołożyłem, wkładam do waszych, nie wiem, kartonów, pojemników, co tam jest. I to już jest dzielenie się z tą osobą potrzebującą. Bo dając 5 zł komuś potrzebującemu, który prosi o nie na ulicy, to ja wiem, że ja mu daję na chwilowe pocieszenie, czyli na tanie wino. Być może to się uda w niektórych przypadkach. Ale my też, idąc do restauracji albo stołując się w domu, chcemy, żeby ten obiad ugotowała dobra osoba, mama, żona, teściowa, i chcemy mieć zaufanie też do tej kucharki, tak? I te 5 zł nie rozwiąże problemu. Dlatego lepiej, jeżeli my doposażymy stołówkę Caritas, kuchnię Caritas, misję garażową, łaźnię, i tam to będzie spożytkowane dobrze wobec tych osób. Jaki jest odzew? Czyli nie szukamy biednych na własną rękę po swoich dzielnicach, wioskach, ulicach, tylko przychodzimy albo do Caritasu, albo do tego sklepu, którego już nie będę wymieniał, i tam dzielimy się pieniędzmi lub dzielimy się żywnością. Jest jakiś odzew? Jaki jest odzew? Polacy lubią pomagać? Lubią karmić? Ja wiem, że lubią karmić swoich gości, ale czy lubią karmić biednych? Polacy, nasi diecezjanie potrafią i lubią się dzielić. My to zauważamy przy różnych akcjach pomocowych. Tutaj, na miejscu, w naszej diecezji, ale też szerzej, w kraju i za granicą. I to, te postawy, one są bardzo cenne. I my chcemy też młodymi ludźmi promować w tym tygodniu takie odruchy.
Przychodzą ci młodzi ludzie do was? Młodzi ludzie, to znaczy nasi ludzie, Akwarium Caritas, to są szkolne koła Caritas. To jest grupa bardzo, bardzo potężna już wolontariuszy, uczniów liceum, szkół podstawowych, gimnazjów, którzy szkolne będąc, koło Caritas. Tak, szkolne powstają koło, takie szkoła? Mamy kilkadziesiąt takich bez obaw ta młodzież się zrzesza? Nie ma później tak, że się później wyśmiewają z nich na Facebooku? To my mieliśmy początkowo obawy, czy ktoś do takiego koła wstąpi, jakie będą reakcje. Okazało się to fantastycznym, wspaniałym tematem. Młodzi ludzie swoją twarzą, swoją radością, energią pokazują, pomagają nam pokazywać właściwe postawy. Jutro idziemy na ulicę Krakowską i będziemy społeczeństwu Opola promować m.in. kromkę chleba dla sąsiada. Ale co będziecie na Krakowskiej? Informować, mieli, ale... Będziecie tam mieli swoje stoiska, tak? Będziemy tam mieli stół dla osób bezdomnych, ale też stół dla wszystkich innych. Chcemy się dosłownie też podzielić tym, co nasze kuchnie gotują. Chcemy pokazać, jak dożywianie osób najbardziej wykluczonych wygląda. Jutro Opole, od 10 do 14 na Krakowskiej. Serdecznie wszystkich zapraszam. A ja rozmawiałem z Arturem Wiplerem z Caritas Diecezji Opolskiej, a jeszcze z dyrektorem tegoż Caritasu. Porozmawiam za 20 minut. Pogłębimy temat filozoficznie. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.